Rozdział 15. Wszelkie dzieło łaski Bożej, które nas z głębi starego zła wyciąga, należy do przyszłego żywota nowego. W owym ciężkim jarzmie włożonym na syny Adamowe ode dnia wyjścia z żywota matki, ich aż do dnia pogrzebienia w matkę wszystkich, znajduje się jeszcze i ta chłosta dziwna, że musi baczyć na to i pamiętać o tym, że przez ów grzech ciężki w raju, popełniony nasze życie teraźniejsze, stało się dla nas więzieniem, a wszystko to, co się z nami dzieje przez Nowy Testament, należy tylko do nowego dziedzictwa w życiu nowym. I to ma być zadatkiem tutaj, iżbyśmy w swoim czasie osiągnęli to, co tu jest zadatkowane. A teraz, iżbyśmy chadzali w nadziei i postępując ode dnia do dnia duchem sprawy ciała umartwiali. Zna bowiem Pan, którzy są Jego i którzykolwiek duchem Bożym rządzeni są, ci są synami Bożymi. Jednakże nie wedle natury, lecz wedle łaski. Jedyny bowiem wedle natury Syn Boży z miłosierdzia dla nas stał się Synem Człowieczym, żebyśmy, synowie ludzcy, wedle natury stali się synami Bożymi wedle łaski. On ci bowiem niezmiennym pozostając wziął od nas naturę naszą, aby w niej nas wziął i pozostając w boskości swej stał się uczestnikiem niemocy naszej. Uczynił zaś to dlatego, żebyśmy poprawieni pozbyli się przez uczestnictwo Jego, który jest nieśmiertelny i sprawiedliwy tego, co nas czyni grzesznikami i śmiertelnikami, a jednocześnie, iżbyśmy zachowali to, co w naturze naszej dobrego uczynił, a co najwyższym dobrem wypełnione zostało w dobroci Jego natury. Jako bowiem przez jednego człowieka grzeszącego doszliśmy do tego tak ciężkiego zła, tak też przez jednego człowieka, a razem i Boga usprawiedliwiającego, dojdziemy do onego najwyższego dobra, dopóki nie znajdzie się tam, kiedy już żadnego nie będzie pokuszenia, dopóki nie odzierży pokoju, do którego dąży przez mnogie rozliczne utarczki w tej wojnie, gdzie ciało pożąda przeciw duchowi, a duch przeciw ciału. Nigdy by żadnej wojny takiej nie było, gdyby natura ludzka przez wolną wolę przetrwała była w takiej prawości, w jakiej uczyniona została. A to li taż natura, co szczęśliwą będąc, nie chciała mieć pokoju z Bogiem, teraz nieszczęsna walkę ze sobą toczy. I choć to klęska opłakana, opłakania godna, jest jednak jeszcze czymś lepszym od pierwocin życia tego. Bo lepsze jest bojowanie z nieprawościami, niż gdy im się pozwala bez oporu panować nad sobą. Lepsza jest, powiada, wojna połączona z nadzieją pokoju wiecznego, niż niewola bez żadnego nawet pomyślenia o odzyskaniu wolności. Pożądamy wprawdzie i tej wojny nie mieć, a gwoli osiągnięcia doskonałego pokoju, w którym by raz na zawsze dobro nad złem wyższe śmiało, zapalamy w sobie ogień miłości Bożej. A gdyby nawet, uchowaj Boże od myśli takiej, nie było żadnej nadziei dojścia do onego wielkiego dobra, musielibyśmy i tak raczej woleć pozostać wśród utrapienia tej walki, niż pozwolić na to, żeby nieprawości panowały nad nami bez żadnego z naszej strony oporu.